Chciałabym zaprosić Patryka. Do pokoju zapraszam, Wiktor. Jak ja powiem żart, to Wiktoria zawsze go rozumie. Jak ona powie żart, to ja też go zawsze doskonale rozumiem. Pierwszym przywilejem lidera jest wybór chłopaka, z którym pójdziesz na romantyczną kolację. Po prostu chciałam wiedzieć, bo ja nie miałam żadnej takiej długiej relacji. Czy wasza relacja weszła w nowy etap? Zaraz zobaczycie na filmiku.